Dzień dobry. Dzisiaj podsumujemy sobie wszystkie 5 ćwiczeń na brzuch, jeśli chodzi o ten klasyczny order pilatesu. Wykonamy po sobie 5 ćwiczeń, czyli one leg stretch, double leg stretch, scissors, lift oraz crisscrossy. Czyli rozciągniemy pięknie najpierw jedną nogę, potem drugą, potem obie naraz. Zrobimy tak zwane scyzoryki, czy też nożyce inaczej, windę oraz crisscrossy, tak? Czyli takie naprzemienne przechylanie klatki piersiowej do jednej i drugiej nogi. To są ćwiczenia, które są ćwiczeniami dosyć wymagającymi, więc podczas ich pokazywania nie będę do Państwa nic mówić, tak żeby skupić się na ćwiczeniu, żeby wykonać je tak, jak powinno być. Pamiętajcie, przy tych ćwiczeniach głowa odpoczywa, nie ma żadnego napięcia w szyi, nie ciągniemy głową do góry. Pracuje mocno brzuch, pracuje mocno plecy, nogi, ręce. Pamiętajcie, że pilates to trening funkcjonalny całego ciała, trening, który przywraca, w cudzysłowie powiem, ustawienia fabryczne. To, co zepsuliśmy, to dzięki pilatesowi w naszym ciele możemy naprawić. Dobrze. Nie będę tutaj się dłużej rozwodzić. Robimy po 3 powtórzenia każdego z tych ćwiczeń. To tak na dzień dobry, potem można zwiększyć ilość. Ok, to zaczynamy. Leja mi będzie dzielnie tutaj, widzę, towarzyszyć. Kładziemy się na plecach. Doklejamy ramiona i przedramiona do podłogi. Robimy wdech. I na wydechu unosimy nogę trawą do klatki piersiowej, mamy luz w głowie i ćwiczymy. I odkładamy, prostujemy nogi, rozciągamy ręce za głowę, rozciągamy stopy. Po kole możemy pojechać pięknie rękoma. Połóżcie ręce na brzuchu i na kolejnym wdechu ręce za głowę. Rozciągnijcie pozycję, robimy wdech i na wydechu idziemy do siadu. I mamy całą piątkę pilatesową. Polecam do włączenia do codziennego treningu. Tak jak powiedziałam, mocny brzuch na pewno Wam się pięknie tutaj wyrzeźbi. Do zobaczenia, do usłyszenia.